Jesteśmy na cmentarzu parafialnym w Limanowej. Jest to jedna z najstarszych nekropolii na południu Polski. Mało kto z mieszkańców ziemi limanowskiej zdaje sobie sprawę, że ten cmentarz liczy ponad 220 lat. Cmentarz został założony na przełomie XVIII i XIX wieku przez proboszcza limanowskiego księdza Szczepana Duszyńskiego. Najstarsze zachowane do dzisiaj nagrobki pochodzą z okresu lat końca XIX wieku, początku XX. Mają prawie 130-140 lat. Jesteśmy w Kaplicy Marców. Kaplica ta powstała w 1894 roku i pełni rolę kaplicy grobowej. Pochowani tu w jej kryptach są przedstawiciele rodziny Marsów oraz rodzin z nią spokrewnionych i pochowani są także tu księża pracujący w parafii limanowskiej. Obok mnie znajduje się jeden z najstarszych zachowanych nagrobków na cmentarzu parafialnym. Nagrobek ten wykonał słynny krakowski rzeźbiarz Edward Stechlik. Widzą Państwo przed sobą teraz grób rodziny Sitowskich. Jest to jeden z najstarszych zachowanych nagrobków na tym cmentarzu. Rodzina Sitowskich była właścicielami dworu w Mordarce. Pochowany w tym grobie jest autor wspomnień z Limanowszczyzny Jan Sitowski, jego żona oraz jego rodzice. Stoimy przy grobie księdza Jana Szaflarskiego. Jest to grób, jak Państwo widzicie, w formie obelisku, jeden z najstarszych zachowanych na tym cmentarzu, otoczony kutą żelazną kratą. Takich grobów na tym cmentarzu znajdowało się dużo więcej. Na cmentarzu parafialnym w Limanowej pochowani zostali także uczestnicy walk o niepodległość Polski. Spoczywają tu m.in. weterani powstań narodowych. Przykładem tu jest grób rodziny Bogdanowskich, w którym spoczywa Józef Bogdanowski, porucznik, uczestnik powstania styczniowego. W tym grobowcu jest symbolicznie upamiętniony Jan Romuald Ptak, Imanowianin, który zginął w Katyniu. Stoimy przy grobie Anieli z Jońców Borysiukowej, siostry księdza pułkownika Józefa Jońca. Jest to jeden z piękniejszych nagrobków na tym cmentarzu. Mieszkańcy ziemi limanowskiej pamiętają o poległych żołnierzach w I wojnie światowej. Tu na cmentarzu numer 368 na Jabłońcu w okresie Wszystkich Świętych na początku listopada całe rodziny przychodzą, składają kwiaty, palą znicze. Rodzice czy dziadkowie opowiadają historię sprzed 100 lat.